Mateusz Kaniowski, razem ze mną Gimper. Witam serdecznie. Dobry. Witam serdecznie. Czytałem taki komentarz, bo wiesz, nie mam jak oglądać i prowadzić wywiadów, ale jak sobie patrzyłem przez chwilę, co mówisz do swojego przeciwnika, to był taki komentarz: Gimper za srebrniki i nawet zaczyna się wyzywać. A ja wiem, a mnie f***a po prostu, bo stary... To była słaba konferencja. Ja mam żal do Gimpera. To znaczy, jako kanał komentary, myślałem, kanał komentary / newsowy mógł naprawdę go zjechać i wydawało mi się, że jest bardziej dociekliwy. Natomiast w momencie, kiedy siedzi naprzeciwko przeciwnika, aniżeli na miejscu prowadzącego, no to już taki nie był. I oczywiście ja pamiętam, jak bardzo ja nie byłem dociekliwy i jak bardzo ja chuja pokazałem na walce i na konferencji. Natomiast natomiast Gimper był już na tej konferencji trzeci raz. Pociągnął troszeczkę za język Filipa Heizera i na tym się skończyło. To znaczy Filip mu nie odpowiedział, przerwano im jakimś pytaniem z publiczności i Gimper do tego nie wrócił. Boże jedyny. Mam trzeci raz przychodzę do tych frików. I Filip Heizer, no czemu? Czemu nie był ciągnięty za język po prostu jak za fraki? I mówię, jest, wreszcie. Mówię, k***a, ktoś, kogo mogę pobrażać, kto ma autentycznie cechy, które mnie wkurzają. No tak, i Filip Heizer to jest taka osoba, że jak masz z nim konferencję i płacą ci, żeby go wyzywać, no to po prostu dream come true, moi drodzy, dream come true. I nie wykorzystujesz tego. Masz pełne prawo, legalnie możesz go zwyzywać. I nic. I on mi kwiaty wręcza. Ty byłeś, nie widziałeś tego. No nie, ale widziałem, że leżał przy tobie kwiaty. No leżały, wręczył mi je Filip Heizer. I powiedział, że mnie szanuje, jestem wspaniałą osobą, inteligentną. Gimper ponad 1,75 m. Chuja 1,75 m, on ma 1,60 m coś. On w wysokich butach chodzi, człowieku, pa. Ja patrzę, jak demaskuję Gimpera teraz. Gimper, zobatera. Teoretycznie... Zobacz to. Zobacz, jaki oszukista. Piotrka bardzo lubię, Piotrka bardzo szanuję, bo strasznie chciałbym się zmierzyć i po prostu boli mnie strasznie dupa o ten pas. Prawda jest taka... Pas to. Sędzia. Kolejny argument, żeby się... każdy szczegół jest ważny. Tak, ale to no. Dlaczego? No nie no, że no jak to, on bez butów, a ty wiesz, no to musi być, wiesz... Dobrze, 161. 169,5. Ty, dobrze. 169,5. A w butach patrzcie. Okay. Jaki oszukista, patrzcie to. Dobrze, zdejmuję. To serio, Piotr, 172,2. 172,2. Buty se zapierdzieli 10 cm, nie? Jeszcze kapelusz mogłeś założyć. Masakra z tym Gimperem. Odczytaną. Cylinder. Cudowno, ja mówię, nie no. Kolejna walka z Gimperem. Ja od razu po swojej przegranej z Paramaxilem powiedziałem, że z Gimperem chętnie mógłbym zawalczyć. Mnie nie wezmą. Szczególnie, że on na miejscu prowadzącego bardzo po mnie jechał. Mnie nigdy. Myślę, że mogło być ciekawie. Więcej już. Nie mogę, stary. Ale czy do takiej walki dojdzie? Najprawdopodobniej nie. Bo czy jestem interesującym kąskiem dla fejmu? Najprawdopodobniej nie. Ale wyglądam groźnie, nie? Teraz. Jak ja są Stacham. Z Trąbą byliśmy mili, z Czarkiem byliśmy mili. Ja mówię, dobra, ten typ mnie... Mam coś, co w nim, co mnie... No to dobra, to ja. Ja mogę się powyzywać. Nie będę miły dla siebie. Gimper. Let's make this happen. Chcę to powiedzieć i wiesz, siedzę, mówię, ale mu zaraz powiem. A on mówi, wydaje książkę, tu są kwiaty, czekasz dziewczynie. Ja mówię, no nie, ziomek nie wie, gdzie jest. No i to, no taka... Może warto też chwilę po 17, jak więcej osób wróci z pracy i też funkcje premiery. Matylda R. Po 17 kompletnie nie, bo już raz próbowałem, była dupa, a komentowanie na żywo filmu mogę spróbować. Historia z nim, no co, no może jak go... Ale pocisnąłeś trochę, bo tam kawałek widziałem. No tak, no trochę tak, bo ja go chciałem obudzić. A jak się ma przeszczep włosów, to czy mogą one znowu wypaść? Mogą zawsze, oczywiście. Niech on, wiesz, jak z Trąbą miałem walkę, to wiesz co Trąba zrobił, bo ja tak pierwsza w nocy. Więc ja tam stałem, ale już spałem trochę i Trąba podszedł do mnie, zrobił taki... Idź do zgrzytu na jakąś rozmowę na temat starego YouTube'a. Jak najbardziej, ale nie mam zaproszenia. To co mam tam do chałupy mi wbić? Ja, jak dostanę jakieś zaproszenie, to ja bardzo chętnie. Śmieszna stopklatka. Dostałem od szalonego reportera, natomiast z nim problem jest taki, że on mieszka w Krakowie. To jest tak kurwa daleko. Czy wolałbym iść do szalonego szczura, czy do zgrzytu? Tu i tu mógł iść. Tu i tutaj byłoby bardzo w porządku, ponieważ ja jestem fanem rozmowy.
i nawet jeśli Shranem miał coś do mnie i ja miałem coś do niego, to to rozmowa byłaby w porządku. A, wydarł się na mnie i ja się wtedy obudziłem i jutro zrozumiałem, że byłem na konferencji. No i to, nie wiem, to chcę się z kimś powyzywać w końcu. Dobra, a czemu on zasługuje na to, żeby być przez ciebie wyzywany? Nie zasługuje, żeby być przeze mnie wyzywanym, ale zasługuje... Nie zasługuje? Nie trzeba zasługiwać. Na to, żeby go pocisnąć jakby za to, w jaki sposób się zachowuje w przestrzeni publicznej, za swój mental, bo on ma mental ofiary i to, stary, że ja mu cokolwiek zarzucałem, to zaraz mówi, siejesz na mnie hejt. Czemu siejesz hejt? Ja mówię, no to było takie żenujące. Każdy komentarz w kierunku Filipa Heizera, no ale, chłopie, i zaczyna drzeć japę. Zamknij ryj. Ryja zamknij, no. Ile kanon ma wzrostu? 1,90 m? On wysoki jest. 88? Nie, no, proszę cię. I on to robi, zawsze. On to robi notorycznie. Co by się nie działo, jaka by nie była afera, to jest smutne zdjęcie, smutny mały Filip, albo mnie hejtują, to nie fajnie. A co on, to już nieważne, człowiek. Jakie jest podłoże psychologiczne, które powoduje u niego takie właśnie zachowania? Moim zdaniem wie, że to działa. I po prostu... Nie działa, stary, bo wszyscy się z tego śmieją. W internecie, ale on się... Na Facebooku ludzie mu wierzą. Internet na Facebooku, internet poza Facebookiem, to dwa zupełnie inne internety. Się wychował w środowisku, w którym to działa, w telewizji. Wiesz, dla... Kurde, stary Heizer klasa, ten tragedia, dokładnie. Dlaczego? Ja wiem dlaczego, bo tam nikt cię nie ocenia, bo ja sam pracowałem w telewizji, ja przez 3 lata pracując w telewizji dzień, 45 minut na antenie, miałem łącznie 3 komentarze. No przez 3 lata, a zobacz, jaka jest różnica. Nie masz komentarzy, stary, możesz zrobić co chce, a więcej, tym, wiesz, paniom 50-60+, one mają... One nie kumają takich rzeczy. One pogadają przy stole, klepiąc schabowego o tobie. Tak, ja mówię, o ten Filip, taki fajny, śmieszny chłopak, czemu go hejtują ci źli ludzie? No i Filip właśnie dla takich osób pisze, no widzicie, hejtują mnie, a przecież jestem dobrym chłopakiem. I tam wiecie, i tam kobita 40 lat, no właśnie, on jest dobrym chłopakiem i taki zabawny jest i kebaba robi i napisał, kurwa mać, ha, ha. No ach, ten Filip, to jednak to jest zgryłus. To właśnie tak jest na Facebooku. A później wchodzisz na Instagrama, jest zupełnie inaczej, ale jak wejdziesz na Twittera, to możesz się popłakać. Do nich to trafia, tylko że ziomek idzie do internetu, robi to samo i tutaj to nie działa, ale on tego nie kuma, bo on jest stary, tak jest nauczony całe życie, tak mu to działało, dlatego on to robi. My gadaliśmy też na backstage'u o jakichś tam różnych sytuacjach, on mówi, ofiarę, zawsze trzeba ofiarę, zajebiście to działa. Ja mówię, no... Co? No widzę. No, serio tak ci powiedział? Tak. Czyli to nie jest tak, tylko to jest perfidne w takim razie. No, no ty do mnie... Poczekaj, bo, ale mówisz, że naprawdę tak było? Tak. No to brzmi jak żart, stary, to on to powiedział w kontekście sytuacji, gdzie ktoś chce ci wpi***ć, nie? Że on mówi, że nigdy nie ten, bo gadaliśmy o tym, że się nigdy nie byliśmy, nie? Ja mówię, ja zawsze gadką załatwiłem, że tak wyperswadowałem typowi, że ten. On mówi, a ja zawsze ofiarę grałem. Wiesz, proszę pani, dumny. Nie? I jakby to jest okej, okay, w sensie w porządku, to jest jakaś strategia na relacje międzyludzkie. Nie mam z tym problemu, ale mam problem z tym, jak to jest cynicznie używane po to, żeby ci coś... To, co tak mówisz, to brzmi właśnie jak takie perfidne wykorzystywanie uczuć ludzkich pod swoje cele. I teraz to jest okej, dopóki chłop przy ok... niech tak będzie, każdy, mamy różne traumy, różne bagaże. Tylko chłop tego używa, żeby potem powiedzieć, kup moją książkę, jaki jestem biedny, zjedz mojego kebaba, bo mnie hejtują. I ten chłopak też jest biedny, ale zobacz, przywiozłem mu kebaba. I no to, że on nie ma żadnych... Stary zahamowanie. Ja mu mówię, ej, nie masz koszulki z kebabem na konfę, zajebiście. On mówi, no bo to niesmaczne, żeby tak promować rzeczy. Wchodzi na konfę i mówi, no miałem ciężkie życie ogólnie i opiszę to w mojej... Filip zawsze pomoc na ci hejterzy, to tak w pakiecie, bo każdy bohater musi mieć antagonistów. No tak. I książce kupcie ją. No mnie. No i tak z jakiegoś powodu mnie to odpala i denerwują mnie takie osoby, bo to jest ziomek, co ci sprzedaje lepę na korytarzu w szkole, a ty mu oddasz, a on idzie do pani i się skarży. Hmm. I czujesz zajebistą niesprawiedliwość, stary. O, to było mocne. Słuchać było właśnie Filipa. Słuchaj, czy coś ci powiedział takiego personalnego, co cię jakkolwiek ubodło? No właśnie nie, on jest strasznie miły dla mnie. A co mu powiedziałeś najmocniejszego? Że jest głupi. Obraził się? Gimper, jedynie gdzie poddymia to na swoich odcinkach, to maszyna do dymu. Gimper ma rację, poważnie, było nikogo lepszego. Ja w ogóle... Gimper taki gość, któremu w szkole pluli do kanapek, ale później zdobył trochę popularności, zgrywa kozaka. Ogólnie to jest gościem na liścia. Dlatego chciałem z nim walczyć, właśnie żeby tego liścia mu wypłacić. Ale szczerze, jak zobaczyłem Filipa Heizera,
jak wchodzi do tego na konferencję, to pomyślałem sobie, Boże jedyny, jakie to będzie cudowne. Zaraz wyjdzie Nathan i go po prostu zje, przeżuje, wysra, te gówno zje i wyżyga jeszcze później. No i wyszedł Gimper, nie? Nie, zabrał ofiarę? Zaczął się śmiać. Nie, powiedział, że hejt na niego napędzam. No i to takie, o, no hejt na niego z tego pierwszego napędzę, może jak go huknę w ten łeb, to skuma, że tak się nie robi. A cieszysz się w ogóle z tej walki, że to ty jesteś jego przeciwnikiem? Zajebista. Nie, ale tak ogólnie, jeżeli chodzi o walkę, to uważam, że w ogóle nie miałem przestrzeni, żeby o tym porozmawiać. Bo jakby to jest giga fajne, pod tym względem, że mamy walkę warunków fizycznych z doświadczeniem. To jest zajebiste, no bo ja mam 2,5 roku jakby stażu, dwie walki we freakach, jedną lepszą, drugą gorszą. Natomiast on ćwiczy od 3 tygodni, stary, i ma jeszcze 5. I chciał K1, a będzie MMA. Ale Kaiser jest taki, że on nie obraża personalnie, on to robi w eter, więc głupio go personalnie obrazić. Ja na przykład, wiesz co, nie mam czegoś takiego, że głupio, ale rozumiem twój punkt widzenia. A, bo tak dogadaliśmy, więc on ma 5 tygodni. Jakby go zezumowali na konfie, to by go wyrzucili z tej jego cukierkowej bańki bohatera, co ma tak pod górkę. Ale serio, wyobraź sobie, jakby zamiast Gimpera był tam Nathan? Jezus, kurczę, najświętszy. On byś tam popłakał. Żeby nauczyć się MMA, idzie na typa, co ćwiczy 2 lata, więc to będzie trudne. Natomiast ja jestem 16 cm niższy, no i będę tak z 12-14 kg cięższy, więc... Lżejszy. On będzie cięższy ode mnie. To zajebista walka. Ja kocham takie patenty, gdzie masz, stary, wiesz, doświadczenie kontra warunki fizyczne na przykład, bo to jest takie... Nawet w 90 na fame w grapplingu? Dobra. Ja bardzo lubię się pokulać. Nie wiem, co się tam wydarzy. Idę go bać, nie? Mam plan, mamy strategię na walkę. Idę go tam ubić w tym oktagonie, wiesz, on będzie zesrany też. Natomiast jak on machnie ręką i ja nią dostanę, no to towarzy ta ręka, nie? Kurde, powiem ci, że ja takiego ciekawego ciebie nie pamiętam z wywiadu. Pamiętam cię prywatnie, że tak rozmawiasz, ale w przestrzeni publicznej ty tak się nie wypowiadasz jak teraz. Wiem, to jest duża zasługa tego, że... Obejrzałeś Rafoniksa, który wrócił do siebie podczas ostatniej konferencji Prime'u i ci się spodobało, jak go ludzie spropsowali. Nie oglądam konferencji Prime'u. Mam lepsze rzeczy. Wolałbym, stary, zamiast oglądać konferencję Prime'u, wolałbym na rozprawie za torem siedzieć, naprawdę. To jakby, co, mam lepsze rzeczy do roboty. Ale z całym szacunkiem. Proszę bardzo. Natomiast co? Wiesz co, no nie, no ja sporo pracuję nad tym, bo ja czuję, że strasznie taki, wiesz, tu wchodzimy taki poznapinany i żeby to mnie obrazić nikogo i w ogóle. Tak chyba trochę też zacząłem bardziej kumać, że wiesz co, te friki to jest zabawa i trochę o to tutaj chodzi, nie? I... A teraz jest prawdziwy Gimper, czy teraz jest udawany Gimper? Teraz jest Gimper taki, jak rozmawiam z ludźmi prywatnie. Zresztą znasz mnie, no możesz to powiedzieć. To jestem ja, że jak ktoś mnie pyta, co myślisz o Filipie, no wie, no głupi, nie? No ale sympatyczny. No i przestałem się kumować, zacząłem tak mówić. Ale te pierwsze jednak przeważa nad tym drugim, niestety. Mówić i mam takie podejście, wiesz co, że okej, jak ludzie to polubią, to spoko, jak nie, no to trudno. Jakoś to zagrasz pod publiczkę i będziesz aktorzył, że jesteś grzeczny. I zrobię akcję charytatywną, pojadę z kebabem do jakiegoś fana, wręczę mój poem od 12 jutro otwarcie, zapraszam. I będzie chillera. Jak ci podoba w ogóle cały zamysł tego narodowego i to, jak to jest wykonane chociażby kartą walki? Fajne, backstage'owo było tyle chaosu. Jak wam się podaje? Jak wam się podoba karta walk Google Fame 22? Osu stary, o Jezu, to był taki p***nik. Pierwszy raz zrezygnowałem z prowadzenia konferencji, bo powiedziałem, że jest za duży chaos, panowie, że jest 2 dni do wydarzenia i jest mega chaos. I ja nie rozumiem to, bo jest ogromne wydarzenie, ogromna presja. Zawodnikom też miło, jak usłyszeli, że narodowy. Każdy chce się bić, każdy nagle negocjuje jakieś nie wiadomo jakie stawki. Organizacja też ma ogromną presję na sobie, ale ja powiedziałem, słuchajcie, bardzo mi to schlebia. Pójdę jako zawodnik na razie, może na kolejne programy jakieś coś. Jest za duży chaos, mnie to stresuje za bardzo, nie? Że dużo rzeczy klarowało się do samego końca jeszcze, co jest zrozumiałe, bo chcą to zrobić jak najlepiej, ale ja w takich akcjach robię krok do tyłu. Natomiast tak jak patrzę na to, co zostało złożone, to myślę, że jest to solidne i myślę, że to dowiedzie. Chyba nie dymami, bo jakby pod tym względem widzę... Ja powiem wam, że ten, że myślałem, że w ogóle dymów nie będzie, natomiast to było całkiem ciekawie. Wydam tą konferencję, zaciekawiła mnie. Wydawało mi się, że będzie tych... że będzie o wiele spokojniej, szczególnie jak później zobaczyłem kartę walk. Natomiast tak przyjemnie to się oglądało. Karta średnia, ale następnie się wybieram, bo nie wiadomo kiedy będzie okazja, że gala znowu będzie w Warszawie. To prawda.
Widzę, że tam jest jakby dużo... Dałem się, jak będziesz komentować, kto walczy, więc nie mam jak ocenić karty. Dobra, w porządku. Z jednej strony pojechałem tam narodowy, natomiast wiem, że dla kanału bardziej opłaca się, jak będę komentował. Więc chyba w dupie będę miał jakieś jeżdżenie. Szczególnie, że już dawno z fejmem tak naprawdę nie żyję tak dobrze. To znaczy, do pewnego momentu jeszcze było tak, że jakąś tam wejściówkę zaproponowali czy coś. Albo jakieś pay-per-view, a później i ten kontakt się trochę urwał i tak dalej. Więc jakbym dostał, to może bym się zastanowił. No ale ja też bardzo często odmawiałem, ale mimo wszystko za każdym razem, do pewnego momentu za każdym razem pytali, czy może przyjadę, czy chcę właśnie VIP-a, a ja zawsze mówiłem, że żonka chora i że jednak nie przyjadę. No ale 3 godziny jechać. Z jednej strony pojechał, bo to narodowy, ale ja bardzo lubię komentować na tym, bardzo lubię komentować na YouTubie, więc chyba wysrane jednak. Do rozkręcenia, ale jeżeli chodzi... Stary, masz na jednej gali Diablo, Adamka, Łaszczyka, masz wszystkich bardziej znanych freakfighterów, masz f***nych sportowców, masz jakieś właśnie random zestawienie z celebrytą z telewizji, który... Wojtek Gola twierdzi, że 10 na 10, zgadzasz się? Najlepsza kauta w historii, Mołdo, nie? A serio? Twoim zdaniem? Nie wiem, czy najlepsza, ale bardzo dobra. Uważam, że godna. Uważam, że na narodowy też powinna być trochę właśnie inna karta, trochę taka jak ta. Więcej trochę tych sportowców, takich prestiżowych. Więcej Natana Marcania powinno być. Natan powinien mieć pierwszą walkę, w środku walkę i na końcu. I wtedy gala 10 na 10. Są te postacie, które są najważniejsze dla świata. Mama mi, dziękuję bardzo, 2 euro na superczacie. Freaków, moim zdaniem git. I bym coś zdradził backstage'owego, ale tego nie powiem, bo już się rozpędziłem prawie za... No właśnie, bo jeszcze ma walczyć Boxdel z Najmanem. To też ciekawe. Urozmaicenie na pewno. Bardzo, ale wiem jeszcze... Było ciekawie, dawaj. Wiem jeszcze o pewnych planach po prostu federacji, że oni jeszcze będą tym kurlować i kręcić. Ale... Dobrze. Nic więcej nie powiem. No jeszcze trochę mają czasu, więc ciekaw jestem. Gimper bardzo... Z Denisem, no jakby Denis był, to też było ciekawie. Ale ja w ogóle myślałem, że będzie na przykład, jakby walka była Nathan Heiser i walka Alan Amadeusz. Nie Amadeusz Szczurek, tylko Alan Amadeusz. To byłoby o wiele ciekawsze. Bardzo dziękuję za wywiad. Bardzo dziękuję za wywiad. Bardzo dziękuję za wywiad. To jeszcze ja powtórzę.